Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Was dzisiaj, aby przedstawić stanowisko Rady Miejskiej SLD z minionego wtorku w sprawie rozwoju miasta Bydgoszczy i drogi, jaką Bydgoszczy wytacza prezydent Konstanty Dąbrowicz. Konkretu umieściliśmy w stanowisku, które właśnie Państwo otrzymacie. Nie chciałbym go w całości przedstawiać, ale krótko mówiąc, pragnę podkreślić, iż Bydgoszczy Konstantego Dąbrowicza w naszym odczuciu dużo częściej słyszymy, iż coś będzie, niż że coś zostało do końca zrealizowane. Ocenę wiarygodności prezydenta Dąbrowicza zostawiamy jednak wyborcom. Miał być aquapark, centrum kongresowe na placu teatralnym, nowa stała hala wystawiennicza i tak moglibyśmy dzisiaj wymienić. Pomysłów wiele, ale gdy przychodzi do realizacji, cisza. Szanowni Państwo, w swoim stanowisku podkreśliliśmy, iż samą ideę organizacji Bydgoszczy festiwalu oceniamy pozytywnie, ale w świetle bardzo wysokiego zadłużenia Bydgoszczy i wielu niezrealizowanych, a zapowiadanych inwestycji, należy zadać pytanie, czy Bydgoszcz na organizację niewątpliwie tego prestiżowego festiwalu po prostu stać. Jesteśmy dzisiaj przekonani, że mieszkańcy Bydgoszczy woleli realizację zapowiadanych inwestycji bądź innych potrzebnych przedsięwzięć, takich jak renowacja stadionu Polonii, budowa uliczek osiedlowych, nowe place zabaw, ekstraligową piłkę nożną, organizację w kolejnych latach rund Grand Prix na żużlu, bo jak wiemy, żużel i Grand Prix to też marka, z którą nieodzownie Bydgoszcz się kojarzy. Czy chociażby rozwój działających już w Bydgoszczy instytucji kultury, niż za 2 miliony złotych jednorazową edycję festiwalu, który w atmosferze skandalu rozstawał się i z Torunią, i z Łodzią. Chcielibyśmy również za Państwa pośrednictwem zapytać prezydenta Dąbrowicza oraz tych radnych, którzy głosowali za szaleńczym w naszym odczuciu pomysłem sprzedaży strategicznej spółki miejskiej, jaką niewątpliwie jest bydgoski kapec, o co tak naprawdę dzisiaj chodzi. Kilka dni temu ponownie o miesiąc został przedłużony termin składania ofert i wpłacania walium. Pytamy więc dzisiaj, czy są chętni do nabycia kapecu i czy w tych dwóch pierwszych terminach były firmy, które wpłaciły walium. Pytania dzisiaj są zasadne, tym bardziej, iż to sam prezydent Dąbrowicz podkreślał, iż przygotowania do przetargu trwały tak długo właśnie dlatego, aby umowa była dobrze skonstruowana. Jednak, żeby nie było dzisiaj tylko krytycznie i w krytycznym tonie, chciałbym podziękować za wycofanie się prezydenta miasta z kolejnego, jakże kontrowersyjnego pomysłu i budzącego skrajne emocje, czyli przeniesienia Centrum Kształcenia Ustawicznego i umieszczenia w jego dotychczasowym budynku Instytutu Pamięci Narodowej. Cieszymy się, że prezydent miasta skorzystał z rad SLD, w tym kandydata na prezydenta Grzegorza Nawierackiego, który w Bydgoszczy bardzo mocno zaangażował się w obronę CKU nr 2. Szkoda tylko, to też pragnę podkreślić, iż prezydent Bydgoszczy nie skorzystał z naszego zaproszenia na bydgoski miting wyborczy kandydata na prezydenta Polski Grzegorza Napieralskiego. Pan Dąbrowicz z lubością podkreśla, że nie jest członkiem żadnej partii politycznej, choć w kampanii wyborczej jednego z kandydatów był obecny, zaś w przypadku spotkania z Grzegorzem Napieralskim nie raczył nawet o swojej absencji nas poinformować.